Witamy, witamy, zapraszamy. Zanim poznacie kolejnego gościa Łukasza Wiśniowskiego i Kuby Polkowskiego, podpowiedź mała, ta koszulka nie jest tutaj kompletnym przypadkiem. My mamy dla Was krótkie ogłoszenie. Zapraszamy Was na kanał Food Truck Live, tam nie tylko o Bundeslidze, ale też o innych najlepszych ligach Europy. Link znajdziecie w opisie. Zapraszamy nie tylko na Bundestrucka. Witamy bardzo serdecznie. Dotarliśmy do miejsca, do którego prosiliście nas, żebyśmy dotarli. Jest i on. On przyleciał, słuchajcie, on przyleciał private jetem, musieliśmy pod niego na lotnisko w Düsseldorfie przyjechać, a my 1200, ja maksymalnie do Łodzi mogę jechać, a my 1200 kilometrów, nie? W każdym razie, w komentarzach na YouTubie zauważyłem, że bardzo często prosicie i pytacie, czy odwiedzimy Łukasza Piszczka. No to... Spełniamy marzenia. Jesteśmy. Chcieliście także, żebyśmy porozmawiali z Jadonem Sancho. Nad tym jeszcze musimy popracować. Na razie jesteśmy trochę za malutcy na Jadona, ale... Ja bym powiedział, że Jadon na razie tak piszczykuje troszeczkę, tak, bym powiedział. Tutaj, mówię, że na razie musisz skupić się na piłce. Dokładnie, tak, tak. Nie chcę rozmawiać i tak dalej. Ale spokojnie. Łukasz Piszczek uchodzi za gościa, który często gryzie się w język i nie mówi za wiele ciekawych rzeczy, ale jak wsiada do food trucka, to musi powiedzieć coś ciekawego. I tym razem tak było właśnie. Więc słuchaj, chcieliśmy poważną rozmowę tym razem przeprowadzić, bo dużo takich pytań jest. Bo dużo było tych na wesoło, prawda? No właśnie, dużo było na wesoło, ale chcę poważnie, bo ty jesteś ogólnie raczej smutnym człowiekiem. W każdym razie chciałem ci zadać takie pytanie, które każdy by ci chciał w Polsce zadać, ale albo się wstydzi, albo nie ma jaj, żeby to zrobić, albo nie mam możliwości, żeby to zrobić. Się boję. Czy czujesz presję przed meczem z Unią Książenicę? Fajnie, że będziemy mogli zagrać o lidera tej czwartej lidze w Koczałkowice. Będziemy grali z bądź co bądź z Beniaminkiem tej ligi, ale bardzo dobrze wystartowali. Liga jest do tej pory bardzo wyrównana, także wiesz, jest ciekawie. Nie? To są ostatnie momenty, w których Łukasz Piszczek uśmiecha się w tym materiale, bo to jest ostatnie pytanie o LKS Koczałkowice, więc niestety, no teraz już będzie tylko gorzej. A teraz jak często dzwoni do ciebie Jerzy Brzęczek? Nie, ale wiesz co, naprawdę chcieliśmy o jednej rzeczy poważnie porozmawiać, bo jest taka jedna sprawa narodowa w Polsce, która podzieliła Polaków tak, jak nie podzielił żaden temat w ostatnich latach. Czy domyślasz się, o jaki temat chodzi? Domyślam się, ale nie powiem. Powiedz, nie chcę, żeby to już w zasadzie o jednego zawodnika. Ale właśnie ja nie chciałbym o tym rozmawiać. Ale dlaczego? No bo dla mnie to jest temat chory. No. Ale no właśnie, ale dlatego chciałem. No, ale jak im bardziej się to będzie wałkować, tym bardziej ludzi no, się nie, będzie uświadamiać w przekonaniu tym, że tak jest, a tak ale nie. Ale jak jest? Wiesz, ja bym mógł teraz tu zacząć prostować to wszystko i wmawiać ludziom, że... Ale nie, ja nie chcę, żebyś nic wmawiał. Ja raczej nie, powiedział... raczej nie, że wmawiać, tylko... Ale dla mnie im więcej się na pewien temat mówi, tym... A nie uważasz, że jak się da jakąś robi się tym, debatę narodową, którą tylko... niepotrzebna w ogóle jest ruszana i tyle. A nie uważasz... Znaczy, to jest trochę tak, jak my graliśmy wtedy w Borussii Dortmund w trójkę i mieliśmy ciągnąć całą reprezentację, tak? Bo graliśmy w Borussii Dortmund, no ale to się tak nie dało wtedy, no i teraz pewne rzeczy też się nie da przeskoczyć, no i tyle. No ale nie uważasz, że jak się nie będzie o tym mówić i nie będą o tym mówić osoby, które znają tego gościa, znają jego potencjał, ograniczenia, ale też jakby rezerwy, no to będą mówić ci, którzy tego nie znają i właśnie oni będą taką wiodącą narracją? Okrężem, no. Ja znam Piotrka bardzo dobrze, wiem, że to jest bardzo dobry piłkarz i jedni wolą widzieć to, co on robi dobrze, inni szukają na siłę złych rzeczy. Czyli ani nie robi tak dużo dobrze rzeczy, jak mówią ci, którzy go gloryfikują, ani tak dużo źle, jak mówią ci, którzy... Nie, bardziej to drugie. Więcej robi dobrego niż ci, którzy mówią, że robi złego. Czy to nie jest trochę tak, że my jako naród sobie wyobraziliśmy, że Piotr Zieliński będzie liderem reprezentacji, a on jako chłopak... On tak i tak był liderem tej reprezentacji. Ale wiesz co, był liderem pod kątem piłkarskim, tak, jeśli chodzi o umiejętności. Natomiast on nie ma charakteru takiego gościa, który wiesz, no to jest właśnie przywódca, o tym ci, to ci no. O tym mówię, jak jest, no, ale nie jak jest pokolenie tej... Aha, że to jest... Nowa generacja, powiedzmy. Nowa generacja takich zawodników, którzy niekoniecznie muszą być, wiesz, przywódcami, ale na boisku pokażą swoją jakością. To, żeby się w meczu dobrze pokazać, to nie zawsze też zależy tylko od ciebie, nie? My rozmawialiśmy z Wojtkiem Szczęstym i mówiliśmy, że może pozycja dla Ziela taka docelowa w przyszłości to szóstka, taki wiesz, regista, który będzie go zrzucał piłkę, a Wojtek mówił, że chyba jednak nie, że on... Wy szóstkę, tak? No, nie, osiem. Osiem? A skrzydło?
Widzisz, no i tu każdy chce się wymądrzeć, ale nie? Ale on wydaje mi się, Piotrek wie, na jakiej pozycji czuje się najlepiej, ma umiejętności do tego, żeby przypisać mu jedną pozycję i dać mu czas, żeby pograł parę meczów na tej pozycji i wtedy będzie wiadomo, na co go tak naprawdę stać. Grał prawie całe eliminacje na jednej pozycji u trenera Nawałki i każdy widział, jaką Piotrek dawał jakąś reprezentację. No właśnie, i czy ty nie uważasz, że trochę się zapomina o tamtych eliminacjach? Bo ja mam takie wrażenie, że on był w sumie naszym zawodnikiem numer dwa w ofensywie. No tak, no zdecydowanie tak. Raczej, wiesz, ta drużyna była, wydaje mi się, bardzo dobrze zbalansowana i nie, że ktoś był numerem 1, 2, 3 czy 4. To się dobrze balansowało, to było poukładane na tyle, że w tamtym okresie bardzo dobrze się rozumieliśmy na boisku. Mówi się, że jesteśmy nagodem stworzonym do gry z kontry, a ty uważasz może inaczej, że za parę lat... całe eliminacje, które graliśmy do Mistrzostw Świata, to wtedy raczej większość meczy graliśmy w ataku pozycyjnym. To też jest odpowiedź na to, jak Piotrek się wtedy czuje w takiej drużynie. A jaki jest taki wymarzony twój model gry? Czy to jest na przykład wysoki pressing, atak pozycyjny? Jakie są takie, wiesz, to mnie ciekawi, bo będziesz... No, ale nie mam tyle czasu. No jak? Chociaż tak wiesz, no. Na miastkę tego. Jestem zdecydowany, żeby się utrzymać przy piłce w miarę długo, żeby nie pchać piłek za wcześnie do przodu, żeby bardziej ruszyć przeciwnikiem i wtedy, jeśli jest dobrze zorganizowany w defensywie, wtedy ruszyć go parę razy z prawa i na lewo i wtedy się na pewno stworzą luki, które trzeba wykorzystać. Jak rozrzucimy piłkę na skrzydło, gdzie skrzydłowy ma szansę iść z obrońcą jeden na jeden, to chciałbym, żeby skrzydłowy to robił. Jeśli tam się nie uda, to od razu iść do pressingu i jak najwyżej bronić. Ja miałem szczęście trenować pod okiem paru bardzo dobrych trenerów i z każdego z nich to, co najlepsze gdzieś sobie w głowie zostawiłem i widziałem, co najlepszy efekt przynosiło. Jednym z tych trenerów był Jurgen Klopp i on się stał tak naprawdę w ostatnim roku już taką gwiazdą światową. Jak widzę to, jak gra Liverpool, przypominam sobie, jak my graliśmy, no to dużych różnic nie widzę, tylko jeszcze ta jakość całej drużyny jest wyższa niż tutaj była w Dortmundzie. A powiedz nam, jakim on jest gościem tak naprawdę, bo cały świat go pokochał też za te zachowania, które widać, a to jest tak naprawdę taki wycinek człowieka. Tak? No to amerykański uśmiech, tak? Zawsze podejdzie po meczu, tam przybije piątki. Nie, też na bardzo wyluzowany i taki... Tak naprawdę to wszystko widać, jaki on jest. Bo to nie jest, że on jest za kulisami jakiś inny. Ale słyszałem, że on też potrafi być ostry, że ma taki balans, prawda? Że tam lepiej czasami nie podchodzić, bo on po prostu, wiesz... No, jak jest praca, to jest praca i tam jak coś mu nie pasuje, to potrafi się bardzo... A ciebie kiedyś tam miałeś raz. Nie raz, tak? Pamiętam, dopiero co przyszedłem tutaj do Borussii, trenowałem na lewej obronie, wtedy graliśmy chyba 11 na 11, zapędziłem się w akcję ofensywną i nieszczęśliwie dostałem piłką tam, gdzie lepiej nie dostać. No i leżę na boisku, no a tak słyszę z boku: Piszczu, co ty tam robisz? A on mówi: no, że dostałem. A on mówi, no brzydko powiedział, że nie obchodzi mnie to, tylko mogło ci urwać, ale najpierw masz być na swojej pozycji. I od tego... Możesz urwać, ale odbudować formację trzeba, tak? No tak, no ale wyobraź sobie, że od tego zapamiętałem i zawsze miałem później w sobie taką obowiązkowość, że obojętnie co robię z ofensywie, to muszę być z powrotem. Ale to też była taka najbardziej inspirująca dla ciebie osoba, jeżeli chodzi o warsztat trenerski, która otwierała ci głowę na pewne tematy? Nie, każdy trener. Od każdego z nich się można było dużo nauczyć. Na przykład właśnie u trenera Kloppa bardzo dobry pressing i sfokusowanie na tym, żeby jak najlepiej przeszkadzać przeciwnikowi, jak można najlepiej przeszkodzić w jego rozegraniu akcji. U trenera Tuchela z kolei jak najlepiej się utrzymać przy piłce, jak można przygotować się do meczu jako cała drużyna, ile można podpowiedzieć przez analizę meczu. On ci tak naprawdę tylko dał plan na mecz i ty go miałeś wykonać. To znaczy, to co w takim planie było? Mieliśmy jakieś 4 czy 5 wariantów rozegrania piłki i to nie tylko, że byliśmy ustawieni w czwórce obrońców albo czasami w trójce, później boczni pomocnicy zamiast stać szeroko to stali na dziesiątkach, czasami była jedna szóstka, czasami dwie szóstki. Zależy, jak drużyna przeciwnika grała w defensywie, no to on wtedy wybierał któryś z tych modeli i pokazywał nam na wideo, w które strefy ewentualnie możemy zagrać, żeby jak najlepiej rozpracować tego przeciwnika i stworzyć sobie jak najwięcej sytuacji. Później trener Bosch, który gdzieś łączył te dwa systemy. No i teraz trener Favre, który zwraca uwagę na najmniejszy szczegół. Niekoniecznie grać pressingiem, a bardziej głębsza troszkę defensywa, jeśli gramy taki mecz, na przykład jak graliśmy niedawno. Z Leverkusen też jak graliście, tam 30% posiadania piłki chyba. Dokładnie i to na to zwraca uwagę, że drużyna, która nie potrafi skontrować przeciwnika, to nie jest drużyna dla niego. To prawda, że rozmawiałeś z Mourinho telefonicznie? Nie. Nie? Była tylko taka anegdota. Po meczu w Berlinie, chyba graliśmy z Hertą, akurat był wtedy chyba Mourinho na tym meczu i
mieliśmy taki event, później jechaliśmy na mecz z Albe Berlin. Mieliśmy współpracę, chyba tam jakąś zaczęliśmy między klubami. Pan Wackę też był w tym busie i mówił, no Łukasz Murlini okazał się pozdrowić, bo jest jednym zawodnikiem, który nie chciał do niego przyjść. Nie? Fajnie wiedzieć. Jadon lubi pracować w defensywie? Coraz lepiej mu to wychodzi. Wiadomo, że to jest bardzo ofensywny zawodnik i duży postęp zrobił, jeśli chodzi o poprzedni sezon i ten sezon. I jak on dojrzał, prawda, że jest taki bardziej wyważonym piłkarzem? Nie, to właśnie tą dojrzałość niego było widać w ofensywie od samego początku. Tak, tak, że w sensie, że on nie robi takich zbędnych ruchów i stara się być tak maksymalnie efektywny. Znaczy czasami czego nie ma to jako, wiesz, jak to młodzieńcza maniankę, fantazja tak. Ale też dzięki temu później wychodzą mu takie akcje, jak wychodzą gdzieś tam, wiesz, założyć dziurę komuś, to wygląda bardzo spektakularnie, a dla niego to jest przychodzi bardzo łatwo, nie, naturalnie. A to on też ma wyglądać na takiego totalnego luzaka, trzeba go trochę gonić do roboty właśnie? On też, wiesz, od poprzedniego sezonu gra w reprezentacji Anglii i to też go, wydaje mi się, napędza do tego, żeby jednak zdaje sobie sprawę, że jest już bardzo blisko jakiegoś gdzieś topu i jeśli będzie dalej tak pracował, to za niedługo będzie naprawdę jednym stopowy. Wyższy ma potencjał, twoim zdaniem, tak całościowy niż na przykład Usman Dembele? Mówiłeś właśnie, że chyba wyżej cenisz Usmana z Mateuszem Święcieckim, kiedy rozmawialiście kilka miesięcy temu. Ciężko jest, wiesz, ich porównać, bo obaj potrafią dać ostatnie podanie bardzo dobre. Usman jeszcze był bardzo taki nieprzewidywalny, bo nie wiedziałeś tak naprawdę, w którą stronę on pójdzie i to było bardzo naturalne u niego, że to nie było, że widać różnicę, że on lewą słabszą od prawej w dryblingu, tak? A Jadon jednak wszystko robi raczej prawą nogą, pomaga sobie lewą, ale no Usman był jeszcze bardziej, wydaje mi się, nieprzewidywalny, tylko tak, że też, ale też bardziej też nieprzewidywalny dla swojej drużyny. Trzeba było uważać w defensywie, bo czasami, wiesz, w takim momencie się wziął za drybling, gdzie rzeczywiście może niekoniecznie to było i traciliśmy piłkę i dostaliśmy kontrę. A widzisz, a też chcieliśmy rozwikłać jedną historię, mianowicie dlaczego Mats Hummels nazwał ciebie drewniakiem? A, bo on dostał od nas krzywę, jak był tu jeszcze wcześniej. Ważniak, smurf ważniak, taki, bo on taki jest ważny. Ale taki ma charakter, tak? Tak, tak, tak. Ważniak i ja on później szukał czegoś na nas, no i znalazł drewniak. Ale to u kogo on znalazł drewniak? Bo on to po polsku mówił, ja pamiętam po tym meczu z Niemcami. Tak, na razie jak jest Holzfuß, nie? Po polsku. A Holzfuß to jest w takim samym rozumieniu, że ktoś, jeśli chodzi o takie piłkarskie aspekty? Tak, musiał się czymś bronić. I druga. Ksywka właśnie. Czemu Szmele nazywa się Wladi? Od samego początku gdzieś tam mówił, że miał jakiegoś znajomego, który się Władysław chyba nazywał. On miał znajomego? Tak? Znaczy gdzieś tam słyszał to imię. I tak właśnie, czy tak mi Wladi, tak, czy mi Wladi, Wladi. Czy to było tak, że im byłeś starszy, no jeszcze spokojnie, no, nie, jeszcze, wiesz. No ale chodzisz na cienki. Ale, no nie, jestem tylko dwa lata młodszy, więc nie mam tu za dużej, wiesz, za dużego oręża w ręku. Przynajmniej jak obserwowałem to w reprezentacji, to było tak, że selekcjoner bardzo często pytał o zdanie pana Łukasza Piszczka. Mm. O, nie, no... Nie, 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 myślę, no, nie, nie. Na pewno no, pytał, poczekaj. Tak. Tylko no, nie, tylko nie. No nie tylko ciebie, ale jakby bardzo dużo ty rozmawiałeś na tematy taktyki, strategii, jakby pomysłu na mecz i tak dalej. No bo jakby masz dobre oko, rozumiesz to coraz bardziej, tak jak powiedziałeś, pracowałeś z wieloma trenerami, którzy tę grę świetnie rozumieją i interesuje mnie to, czy właśnie trenerzy klubowi, to są goście, którzy czasem zapytają. Do pokoiku, na wiesz, tu się różni ten model pracy selekcjonera od trenera klubowego. Jeśli jesteś na reprezentacji, to musisz właśnie czasami przez rozmowę i przez analizę starać się pokazać to, co można wyciągnąć najlepszego w krótkim bardzo czasie. A jednak jak jesteś w klubie, pracujesz, to tu widać, że trener ma dużo większą, wiesz, pole do popisu i dużo więcej czasu na pracę i to wszystko można wypracować i wtedy się, wiadomo, że się rozmawia na pewne tematy, ale nie tak, jak to miało miejsce wtedy w reprezentacji. Wtedy miałeś duży wpływ. Nie, że wpływ. Jeśli masz w drużynie zawodników, którzy gdzieś grają na jakimś określonym poziomie i od dłuższego czasu i w miarę są ogarnięci taktycznie, to dlaczego też z nimi nie porozmawiać na pewno? Mhm. Siłą takiego trenera jest to, żeby wyciągnąć dla niego to, co dla niego jest najważniejsze i później to przełożyć na drużynę i to akurat, wydaje mi się, trenera Woka robi bardzo dobrze. Mhm. Masz jakąś taką modelową postać, którą zawsze chciałbyś mieć, znaczy charakter, który chciałbyś mieć w szatni? Różne charaktery są w drużynie potrzebne i musisz mieć zawodników, którzy teoretycznie mniej myślą, tak, którzy nie boją się podjąć jakiegoś takiego ryzyka i tak dalej, ale potrzebujesz jeszcze zawodników, którzy będą potrafić właśnie cię ogarnąć drużynę i to najlepiej jak był właśnie stoper czy środkowy pomocnik, który ma najwięcej, jest komunikatywny na boisku i potrafi dostrzec rzeczy właśnie jeśli chodzi o to, jak się ustawić, żeby nie dostać jakiejś kontry na boisku i tak dalej. Przez te
10 lat nawet, jak tu jestem w Borussii, to widać taką zmianę, że to nie zawsze teraz już chodzi o to, żeby być takim w szatni, a że teraz na siłę musimy, że to wiesz, musimy panowie i tak dalej. I to się zmieniło, prawda? To się zdecydowanie zmieniło przez te lata i teraz to pokolenie, które weszło, no to oni wolą sobie posłuchać muzyki, rozluźnić się przed meczem i później wyjść na mecz, wiadomo, zrobić co trzeba i wygrać. No i tak to teraz wygląda. Mhm. Czyli teraz już nie będzie tego typu piłkarzy, którzy są przywódcami? Czy będzie ich brakować, czy będą nie wiem, niepotrzebni? Czy nie będzie. No... Pewnie będą, może być ich nie, bo też takich chłopaków widzieliśmy. Myślę, że jest dalej deficyt, są tak? Tacy, wiesz... To widać, nie wiem, w Bayernie na przykład Kimmich próbuje być takim gościem, nie wiem czy na siłę, czy nie, ale gdzieś tam w mediach zawsze nie trzyma raczej języka za zębami, tylko mówi to, co myśli. To też musisz mieć osobowość do tego, tak? Ja, no o tym właśnie mówię. Ja jestem też gościem, który raczej woli pokazać coś na boisku niż też mówić, ale też ode mnie przez to, że jestem... To już raz wspomniałeś, bardziej doświadczonym zawodnikiem, tak to można nazwać, a nie starszym. Spokojnie, rocznik 80 mi się bardzo dobrze kojarzył. Będziesz na przyszłość wiedział, nie? Żeby dobrze poprowadzić rozmowę. To też się wymaga od doświadczonych zawodników i teraz siłą rzeczy ja też muszę wyjść za tą swoją, nie powiem tego, bo to jest takie... Dobra, no strefę komfortu. Okej, okay. Bałem się tej nowomowy psychologicznej, takiej troszkę korporacyjnej. Trzeba wyjść i też dać coś od siebie. To na koniec, bo to za każdym razem jak się spotykamy, a są duże odstępy czasu i jakby jest bliżej tego, że skończysz, no to chciałem... Jakiego skończysz? Czego? W końcu skończysz, tak? No, czy to ten wywiad to... chyba. No ten wywiad to już skończyłeś, jak tu wszedłeś od razu. 2 lata temu powiedziałeś, nie, nigdy nie będę trenerem. Rok temu powiedziałeś, nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie. I teraz chcę po prostu uzyskać od ciebie tę ostateczną deklarację. No to teraz musi zostać może. Samo może, czyli raczej tak 60 do 40 już bym stawiał. To wiesz, to się wiąże też z tym, ja ile już jestem... Ile lat grasz w piłkę? No. Bardzo długo. Ale no, w tej profesjonalnej 15 lat, tak? No. I czuję się taki, wiesz, przesyt tego wszystkiego. Wiesz, jak to działa, ten cały mechanizm, jak to jest stworzone, dokładnie. Ja nie jestem, wydaje mi się, gotowy na to, żeby po swojej karierze gdzieś od razu wznowić tę karierę, raczej ruszyć z karierą trenerską. Od razu nie, ale tak wiesz. Od razu. No to jest to słowo kluczowe. Też jeszcze niekoniecznie widzę się w takiej mega profesjonalnej piłce, bo wiem jak to działa, jak to wiesz. Już to nieraz mówię. Jak ja to powiedziałem panu Kazimierzu, to powiedział, chłopie, on tak teraz goda tylko wybaczyć, jak on skończy karierę, co on będzie godał. No. Wiesz, no. Ja mu wierzę, synek. Wtedy jest też trochę inna perspektywa, nie? No bo teraz mam jedno jakieś zajęcie, tak? Mhm. Tylko też gdzieś... A później będzie ta luka, prawda? No i właśnie, wiesz co, powiem ci, że tej luki to coraz mniej jest, no bo jednak wystartowałem z projektem swoją akademii i to jest też taki projekt, który mnie gdzieś tam kręci. To jest ten kapitał, z którego polska piłka będzie korzystać przez lata, czy właśnie z twojej wiedzy, z wiedzy Roberta Lewandowskiego, Kuby i na pewno jeszcze paru innych piłkarzy. No, jeśli będzie taka chęć i z jednej czy z drugiej strony, no to wtedy można to wykorzystać, wydaje mi się. Panie Łukaszu, bardzo serdecznie dziękujemy, że pan wsiadł do naszego futraka. Jak się wóz podoba, okej? Okay? Wszystko? Mega. Oszukaliśmy was jak Leszek Balcerowicz, miliony Polaków, Łukasz Piszczek. Niestety nie powiedział nic ciekawego. A damy mu z pewnością jeszcze jedną szansę. Za parę miesięcy odwiedzimy go ponownie. A teraz będzie jeszcze gruba chuliganka. Widzicie tą wlepeczkę? Za karę. Przyklepujemy zgodę, nie? Futrak i BVB. Nie. Patrz, jak pięknie będzie. Piszczu jest przyjacielem Futraka, więc myślę, że zgoda z BVB to jest naturalna sprawa. To jednak powiem, że powiedział parę ciekawych rzeczy. A Bogusław to też nasi przyjaciele, tak. Kumple. My jesteśmy przyjaciółmi wszystkich ludzi. Tak jest. Łukasz Piszczek, mądrego to jednak dobrze posłuchać. A jeżeli wy chcecie posłuchać więcej o Bundeslidze, to Sebastian zapraszamy gdzie? Zapraszamy was do Bundestraka.